Zacznijmy od pytania takiego bieżącego może, ponieważ ostatnio ukazał się raport Emission Gap Report, czyli takie najnowsze dane dotyczące globalnej emisji gazów cieplarnianych. I chciałbym się Ciebie, Bartku, zapytać, co z tego wynika, z tego raportu? Oczywiście, wydawałoby się, że pandemia dała trochę wytchnienie środowiska, ale nawet w tej pandemii, nawet przy tak dalece posuniętej dysrupcji, jeżeli chodzi o łańcuchy wartości, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o konsumpcję wielu dóbr, to udało się osiągnąć spadek emisji, udało się w cudzysłowie, bo też dużym kosztem społecznym, zdrowotnym i gospodarczym o 7%. To niby dużo, ale cały czas jest to poniżej 7,6%, które w poprzednim raporcie UNEP wyznaczył jako taki cel, który powinniśmy osiągać co roku do 2030, żeby nam te emisje spadły do tego poziomu umożliwiającego wzrost temperatury globalnej nie wyższy niż 1,5 stopnia Celsjusza. Więc cały czas jest, nie dość, że przed nami jest dużo roboty, to pokazuje, że nawet tak dalece posunięty kryzys jak koronawirus nie jest w stanie wycisnąć z nas tych redukcji, jakie potrzebujemy, a na dodatek pokazuje, jak duże są koszty tego, kiedy ta transformacja i w kierunku tej neutralności klimatycznej dzieje się ad hoc, a nie według starannie przemyślanego i strategicznie i konsekwentnie realizowanego scenariusza. Te dane środowiskowe są niezbędne aktualnie, żeby prowadzić przedsiębiorstwo zgodnie z wymaganiami tymi, które narzucane są na nas tak naprawdę, ale to dobrze, ja to mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nawet ostatnio tutaj z 11 grudnia potwierdzenie tutaj tego zielonego Europejskiego Ładu. My te dane wykorzystujemy do analizy śladu węglowego. Gdzie jest ryzyko i dlaczego firmy tak naprawdę zbyt rzadko jeszcze korzystają z analizy emisji gazów cieplarnianych, z analizy śladu węglowego? I teraz tak, żeby prawidłowo wykonać taką analizę, niezbędna jest transparentność. Czy myślisz tak, że dopóki nie będzie przepisów, które będą kazały firmom to udostępniać, to ten świat gospodarki się nie zmieni? Dopóki nie dojdziemy do takiej sytuacji, w której już pewne elementy zaczynają się pokazywać, jak w tym Zielonym Ładzie Europejskim, Energy Efficiency First, czyli najpierw efektywność energetyczna. Ja sądzę, że świat musi dojść do takiego momentu, w którym nie będzie pozyskiwał nowych zasobów, a rosnące potrzeby będą zaspokajane efektywnością. Albo w części przechodzenia na zasoby odnawialne, ale zwracam uwagę, że zasoby odnawialne też się mają swoje granice. No tak. Jak wytniemy las, no to musimy poczekać te 60 lat. Jak wypompujemy całą wodę, to też trzeba poczekać, aż napłynie. Tak więc w takim świecie, w którym moim zdaniem biznes miałby bardzo dużo do zrobienia, ogromnie dużo do zrobienia, ale właśnie poszukiwać inne modele, inne obszary, które dałyby szansę, żebyśmy jako cywilizacja mogli przetrwać. By pani mogła powiedzieć, jak się liczy ten ślad węglowy? Czy naprawdę to jest takie trudne? Czy to jest tak, że czy ta wielkość śladu węglowego jest jakimś wstydliwą wartością? Czy też jest to czymś, co może się przydać firmie? Do czego się to może przydać? Jakie tutaj wsparcie oferuje, nie wiem, technologia, prawda? Czy to jest naprawdę takie trudne i jak to się robi? To jest tak naprawdę bardzo prosta analiza. To, co jest skomplikowane, to o czym wspominałam wcześniej, to jest to zmapowanie procesów. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy dużą organizacją, która chce przeanalizować ślad węglowy swojego działania. Musimy wziąć pod uwagę wszystko, co wpływa na nas i wszystko, dzięki czemu my wpływamy na środowisko, czyli zużycie mediów wszystkich, energia, gaz,
transport, nasi pracownicy, jak jeżdżą do pracy, wszystkie podróże służbowe, dostawcy właśnie już, jeżeli wchodzimy w zakres trzeci, budynki, więc jakby najbardziej problematyczne w obliczaniu śladu węglowego jest zmapowanie procesu, czy produkcyjnego, czy zmapowanie całego działania firmy. Samo obliczenie później już nie jest trudne, bo jeżeli mamy dane wejściowe prawidłowo podane i mamy osobę, która nas wesprze w prawidłowym szukaniu wskaźników emisji. Bardzo ważnym takim elementem, w który wpisują się dane, że po pierwsze mierzymy, po drugie dokonujemy jakiejś zmiany, jest także ryzyko właśnie z jednej strony regulacyjne, a z drugiej biznesowe. I problem polega na tym, że bardzo często biznes w Polsce działa na zasadzie takiej, jakby jutro nie było, też w takim sensie nawet nie, że szkodzi środowisko aktywnie, tylko po prostu nie jest za bardzo oczywiście to jest ogólna kategoryzacja i są wyjątki, ale są takie sytuacje, w której można by było się zapytać, dlaczego wyglądamy tak, jak wyglądamy, jeżeli chodzi jako gospodarka ogólnie, bo polska gospodarka jest 2 razy bardziej energochłonna ponad, około, niż europejska średnia. A to przecież to nie jest tylko kwestia ekologiczna, miksu energetycznego i tak dalej, to jest kwestia konkurencyjności. W momencie, kiedy ci młodzi zaczną naprawdę tego oczekiwać, to tylko te firmy przetrwają, które będą w stanie to dostarczyć. Prawda? Te informacje, te produkty, prawda? Te procesy pokazać, udowodnić i tutaj potrzebna jest wiarygodność, potrzebne są dane, potrzebna jest weryfikacja tych danych, potrzebni są eksperci, specjaliści, którzy właśnie to pomogą policzyć, prawda? A później zakomunikować tak, żeby inspirować innych. Naprawdę możemy to zrobić.